Czarodziejska różdżka ducha gór. Każdy człowiek ma jakieś marzenia. Niektóre są proste i łatwe do spełnienia, a inne od samego początku wydają się nierealne. Nikt jednak nie wie na pewno, które z nich spełnią się w przyszłości. Przed 300, a może więcej laty, żył w Kowarach pewien młodzieniec, sierota, którego przygarnął i wychował miejscowy aptekarz. Gdy młodzieniec dorósł, został pomocnikiem w aptece, a do jego zadań należało nie tylko mieszanie mikstur, ale i zbieranie odpowiednich ziół w górach. Jednak te wyprawy w góry, choć nie odbiegające za bardzo od domu, zrodziły w nim wielkie pragnienie poznania szerokiego świata. Nieraz, wdrapawszy się na jakiś wysoki szczyt, spoglądał na daleki widnokrąg i zastanawiał się, co też znajduje się tam, w oddali, jakie kraje są na świecie, jacy żyją w nich ludzie i jakie wznoszą budowle. Wracając do swojej izdebki w Kowarach, czytał rozmaite książki o odległych podróżach, które czasem można było nabyć u wędrownych kramarzy. Wiedział jednak, że jego marzenia nigdy się nie spełnią. Raz, że miał za mało pieniędzy, aby móc podróżować. Dwa, gdyż nie chciał pozostawić samego aptekarza, który go wychował. Pozostały mu więc tylko marzenia. Zdarzyło się raz, że gdy wędrował przez góry w poszukiwaniu leczniczych roślin, spotkał staruszka, dźwigającego olbrzymie naręcze suchego drewna. Ciężar, który niósł na plecach, przygniatał go tak bardzo, że jego siwa broda ciągnęła się po ziemi, zagarniając suche liście i drobniutkie gałązki. Młodzieniec od razu podbiegł do starego i zaoferował mu pomoc. Ten odpowiedział, że nie może jej przyjąć, gdyż nic nie posiada i nie będzie miał jak odpłacić za pomoc. To nie ma znaczenia, jestem młody i silny, a za pomoc i tak niczego bym od was nie wziął. Odebrał staruszkowi drewno, zarzucił na plecy i ruszył we wskazanym kierunku. Długo szli przez góry, rozmawiając ze sobą, a młodzieniec zwierzył się starcowi ze swoich najskrytszych marzeń o podróżach. Po godzinie marszu dotarli do samotnej chaty, położonej na rozległej i kamienistej płaszczyźnie. Drzewo zostało złożone do szopy. Starzec wyciągnął wówczas z chałupy niewielki kostur do podpierania się, podobny raczej do kijka niż do solidnej laski, i rzekł: weź to, nic innego nie mogę ci za okazaną pomoc ofiarować. Bądź jednak pewien, że jeśli dalej będziesz szlachetny i życzliwy ludziom, to spełnią się twoje marzenia. Nie chcąc obrazić starca, a nad jego słowami nawet się specjalnie nie zastanawiając, młodzieniec przyjął zbędny mu zupełnie kij i udał się w swoją stronę. Jednak po chwili zorientował się, że nie ma pojęcia, gdzie się znajduje i jak wrócić do domu. Tymczasem zaczęło się ściemniać i zanosiło się na nocleg pod gołym niebem. Och, westchnął młodzieniec, chciałbym być już w domu. To mówiąc niechcący, machnął otrzymanym niedawno kijem. W tej samej chwili coś świsnęło przeciągle, cały świat zawirował, a po sekundzie młodzieniec stał przed budynkiem apteki w Kowarach. Bezwiednie udał się do swojego pokoju na poddaszu, gdzie usiadłszy na łóżku dopiero ochłonął, nie bardzo jeszcze wierząc, aby to mogło być prawdą, machnął trzymaną ciągle w ręce tajemniczą różdżką, mówiąc głośno: przenieś mnie do Wenecji. Znowu zaświstało, wszystko zawirowało dookoła, a po chwili młodzieniec stał przed pałacem Dożów i patrzył na bazylikę świętego Marka. Ponowne machnięcie kijem i wymówienie życzenia przeniosło go z powrotem do Kowar. Zrozumiał, że ma w ręku czarodziejską różdżkę, a starcem, który mu ją ofiarował, był sam duch gór, który w ten sposób spełnił jego marzenia. Od tego momentu rozpoczęło się podwójne życie młodzieńca.
W dzień pilnie pracował w aptece, nadal zbierał zioła w górach, ale gdy tylko miał czas wolny lub nocą, zamykał się w swoim pokoiku i za pomocą czarodziejskiej różdżki przenosił w najodleglejsze kraje świata. Z podróży tych przywoził czasem różne pamiątki. Raz były to nieznane w karkonoszach przedmioty, innym razem tajemnicze rośliny lub też cudowne lekarstwa. Nikomu jednak nie zdradzał swej tajemnicy. Wiedział bowiem, jako człowiek oczytany, że każdy czar przestaje działać, gdy poznają jego tajemnice postronne osoby. Pomny również na słowa ducha gór, choć z reguły stronił od ludzi, to nigdy nie odmówił nikomu pomocy, gdy się do niego ktoś po nią zwrócił. Wreszcie po wielu latach zdobył majątek, a przede wszystkim ogromną wiedzę o świecie i o ludziach, którą się począł dzielić z innymi w pisanych przez siebie książkach. Stało się to jednak dopiero wówczas, gdy stary aptekarz zmarł i nie mając już się kim opiekować w Kowarach, pomocnik aptekarski wyjechał z miasta, aby miejscowym nie dawać powodów do zdziwienia, skąd bierze się jego majątek, wiedza i liczne zgromadzone przedmioty. Dopiero gdy był już bardzo stary, powrócił do Kowar, gdzie spędził swe młodzieńcze lata i gdzie chciał umrzeć. Nikt nie rozpoznał w nim dawnego pomocnika aptekarza, bo niewiele już żyło osób mogących go pamiętać. Zamieszkał w gospodzie, gdzie wszyscy dziwili się, że taki możny pan chodzi z takim zwykłym kijem zamiast pięknej laski. Nie mogąc się poruszać, człowiek wyjawił swoją tajemnicę właścicielowi gospody, a wkrótce potem zmarł. Został pochowany na miejscowym cmentarzu. Co do różdżki, to choć gospodarz pilnie jej poszukiwał, nigdy jej nie odnaleziono. Duch gór zabrał swoją własność, która umożliwiła biednemu niegdyś pomocnikowi aptekarza spełnienie jego marzeń, a przez to szczęśliwe i dobre życie.